Ja nic tutaj nie robiłem, bo wszystko chcę z wami przejść. Zobaczmy co. Born Fast. Take a Born Fast Racing. Okej, zobaczmy co to jest. Jedziemy, jedziemy to ogarnąć. Co, może teraz jakieś Audi weźmiemy? Tak mało jeżdżę tymi Audi. Weźmy sobie może... Które Audi bierzemy? Mam na razie 3. RS3, R8, RS7, R8. RS7 brzmi fantastycznie, R8 chyba nie brzmi aż tak ładnie. Tak mi się wydaje. Nie, no też brzmi fajnie. Podrasowali te dźwięki w piątce, zdecydowanie. Nieźle, nie? Kawałek musimy przejechać tym. A gdzie mnie tu prowadzi? Tu jakiś balon jest nad miastem. Aha, to jest Horizon Arcade. Właśnie zniknęło, okej, okay, balon sobie odleciał. Camaro lepiej się rozpędzało? Bo ja sobie tutaj tak powoli jeżdżę, wiesz? Chilluję po prostu. Tak myślę, żeby może zmienić kolor tego Audi. Jak myślicie? Horizon Store, okej, okay, zobaczmy co to jest. I wiecie co, Forzaton Shop jeszcze nie działa, nie można kupować sobie tam rzeczy. And we're not street racers, Jamie. Born Fast Racing Society. You're in my country now, so throw down on the road. Good, let's do this. Racing sounds good, let's go. O, dostałem ten samochód? Z Bentleyem się ścigam? Let's go. Dobra, ten Bentley coś nie ogarnia chyba. Całe szczęście, że mam tutaj skrzynię manualną teraz. Sekwencyjną znaczy. Mogę sobie biegi zmieniać, bo w poprzednim tym, w tej ekspedycji miałem skrzynię automatyczną. Dziwnie się jechało. O, wiecie co? Muszę się wam pochwalić czymś. Zainstalowałem Forza Horizon 5 na Xboxie One X. Ja wam pokażę jakiś gameplay z Xboxa One X, ale byłem zaskoczony, że ta gra naprawdę bardzo ładnie wygląda na X-ie. Ja widziałem ją raz na Allegro za 800 zł używano, z jakimiś tam jeszcze grami, że naprawdę konkrecik i bardzo, bardzo ładnie wyglądała Forza na Xbox One X. Co prawda tylko 30 fpsów, ale grafika naprawdę niezła. Nie widziałem jakichś wielkich różnic między Series X a One. Okej, dostałem 3 gwiazdki, bo miałem jakiś tam czas na ukończenie tego, okej. Mam nadzieję, że ta fura trafi do mojego garażu. Powinna. Tristan has organized another showdown at the stadium. This is weird, but I got a call from the kid you'll be racing. Says he wants to talk to you. Your choice. Okay. Dobra, wiecie co, ja pójdę sobie na single, bo widzę, że tu cały czas mnie rozłącza i są jakieś problemy. Dobra, no to lecimy sobie następne rzeczy zrobić. Ci, co mają mnie zna w znajomych albo mnie gdzieś tam kiedyś dodali, czasami się tutaj pojawiają jako drivatary. Wujek Bohun na przykład tutaj jest. No, ładna jest grafika, naprawdę, piękna, piękna. Dobra, co my tutaj mamy zrobić? No to jest tak jakby Horizon Story, no nie? Będę mógł tutaj... Nie, tutaj chyba zawsze dostajesz jakiś samochód do jazdy. Dwie rzeczy. Fajnie, że teraz możemy zacząć to z różnych miejsc, nie? W twórce mieliśmy tak, że musieliśmy z konkretnego miejsca zaczynać to story zawsze. Ale dziwna pogoda. Tak jakby burzowo, no nie? Kto poznaje ten samochód? Co to za samochód? Ten co ja mam? Ty, ej, mi to przypomina trochę ten setting. Ta pogoda i to wszystko. Przypomina mi Forza Horizon 1. A wam? Graliście w jedynkę? Bardzo podobnie. Tak, to jest Diabolo. Tak, to jest Diabolo, Lambo Diabolo. Ja mam wrażenie, że gram w jedynkę teraz. Taka podobna pogoda jest, grafika wygląda podobnie jak w jedynce. Chociaż mam ustawione graficzne rzeczy, wszystko na maksa, no nie? To w jedynce, to podobnie jak w jedynce to wszystko teraz wygląda. No i dojechali. Jak wygrasz w eliminatora w Forza Horizon 5, to dostajesz w nagrodę Mini Coopera, tego z czwórki? A, ciekawe. Fajnie, że takie coś zrobili. Nie wiedziałem o tym. Będzie trzeba to sprawdzić. Czyli my teraz robimy te street race'owe rzeczy. I mamy nowy poziom, czyli kolejny wheel spin, ubranie i Audi RS4. Okej, okay, to mamy zrobione. Nie gram na najwyższym poziomie trudności, gram na high skilled, czyli to jest chyba trzeci od najtrudniejszego, o, coś takiego. Ale brzmi to Audi, ej, poprawili tą V10, bo ona jest, to jest ten sam silnik, który jest chyba i w Huracanie i w Gallardo, no nie? Ładniej brzmi, tak rasowo bardziej. Faktycznie jest chyba najdłuższy drag race tutaj, całej serii Horizon, no nie? Jedziemy z Antonią. Dobrze skręca ten samochód. Poprawili, kurczę, prowadzenie tutaj strasz. Bardzo przyjemnie się prowadzą te samochody teraz. Na padzie to już w ogóle. Kurde. Wyścigi nocne są fajne, bo od razu jest noc i takie piękne widoki. Gwiazdy, wszystko, no nie? A
pięknie się trzyma drogi. Nie jest jakiś szybki, nie? 200 tam kilometrów na godzinę na tych zakrętach. Come visit streets, novelty horn sound fun. Dobra, zrobiliśmy. Bardzo szybko się poziomy wbija, jak się robi te street race'owe rzeczy. I znowu coś odblokowałem, kurde, cały czas. Tych ekspedycji tutaj dużo trzeba porobić, no nie? A mamy jeszcze Baja, Wilds, Apex, PR Stunt. To będzie... To trzeba zrobić, żeby mieć te wszystkie hopki chyba. Dobra, co? Pojeździliśmy trochę tym Audi, to chyba czas na coś nowego. Zmieniamy furę. Na co teraz? Jakie macie? O, weźmy tego Astona Martina, co żeśmy od startu tunigowali. W Baja jest Monster Truck? Co ty gadasz? To nie jest czasem ten Monster Truck? Czekaj, o czym ty mówisz? To jest... Chyba wiem, o czym ty mówisz. To jest chyba... Hot Wheels, nie? Coś takiego. Taki dodatek jest albo... O, chyba o to ci chodzi, tak? To jest to? To jest ten samochód? Bone Shaker Truck? Coś takiego? 500 000. Spokojnie. Bierzemy go. Fajnie. Bierzemy w jakimś kolorku, może, co powiecie, na niebieski. Patrzcie na ten silnik ogromny. Tutaj V10 chyba jest, no nie? Ale ten dźwięk LFA jest unikalny. Brzmi fantastycznie. Boże, już w czwórce brzmiał ten samochód niesamowicie. Patrzcie, jaki ma kokpit. To nie jest jakiś nowy samochód. LFA już trochę na rynku jest. Zobaczcie, jak wygląda ten kokpit kosmicznie, no nie? Nieźle. Tutaj chyba mamy, co to jest tutaj, to pokrętło? To albo do zmiany trybu jazdy? Nie, to jest do świateł, zobaczcie tutaj. Trzeba się tak daleko wychylić, no nie? Żeby to złapać. To pokrętło tam, bo tutaj macie... O, tutaj jest do trybów jazdy chyba. Normalny sport, wet. Posłuchajmy dziada. Brzmi chyba podobnie jak w czwórce, bardzo. Bo w czwórce już był ten taki dźwięk dosyć ulepszony, no nie? Tego LFA. Piękna sprawa. Niesamowity ten dźwięk jest, no. Nie wiem, Jule, kiedy będą dostępne te wszystkie DLC, wiesz? Ja też czekam, aż będą, wiesz, nowe mapki i tak dalej, no. Fajnie by było. O, siema, Oski. No, co ty tutaj robisz? 32 poziom już masz? Siemaneczko, jedziemy... Czekaj, pojedziemy pojedynek. Zobaczymy, czy jesteś dobry. Coś czuję, że mnie pokonasz. Nawet twój drivatar mnie chyba pokona. Proszę bardzo, znalazłem cię. Offroadem? Coś ty oszalał? Offroadem chcesz się ścigać? O, ja nie dam rady na offroadzie, ty masz nawet na 4 koła, ja co? Porobi mnie. Porobi mnie nawet jego drivatar. O. Teraz to już na pewno. No, łączcie kontrolę. Chyba baterie mi się kończą, wiecie? Jaka bijatyka. Wy chyba zawsze korzystacie z tej opcji. Jak jest bijatyka, to zawsze. Kurde, ile ich tu jest? Dobra, jedziemy. Ej, Oski, porobisz mnie, zobacz. Muszę tutaj trochę scheatować. Pojadę sobie tu, pa. Widziałeś? Gram teraz na solo, bo on trochę słabo działa, wiesz, obecnie. Nara, Oski, dzięki za jazdę. Co, już Will Spina zdobył? A nie, dobra, coś zaległego mi się tu pojawiło. Okej, wyznaczymy sobie trasę do tego. I zobaczymy, co tym razem będziemy robić. Właśnie pobieram Forza Horizon 5. To przez ciebie multiplayer nie działa! Serwery zablokowałeś! Przyznaj się, jaki masz internet? Pewnie 5 GB pobierania. Dobra, jesteśmy u celu. I zobaczmy, co tutaj będziemy mieli do zrobienia. Born Fast. Przygoda Horizon. Jakieś samochody, jakieś fajne nagrody. No i bardzo dużo expa się dostaje za to. Po 15 tysięcy expa, to możesz od razu poziom wbić. A zdobywanie wheel spinów tutaj to jest bardzo lukratywne działanie. Powinniście, jak chcecie zdobyć sobie dużo samochodów i kasy, to powinniście się zająć właśnie zdobywaniem wheel spinów. Które zresztą cały czas się pojawiają, bo tutaj robiąc fabułę, grając po prostu w grę normalnie, wszystko ci się zdobywa po kolei. A im nie mogę tu na skróty pojechać? Aż tam była meta. Ech, muszę te wszystkie checkpointy pozaliczać niestety. O, tutaj. Dobra, i dojechali. Musiałem niestety dookoła góry pojechać, dookoła komina, żeby dojechać do celu. Dobra, nice. Co, dostałem tego Lexusa? Bo dopiero go kupiłem za 500 000, no halo. Wiem, co zrobię. Wystawię sobie samochód, mam bardzo drogi samochód do sprzedania. Wystawię go na sprzedaż. O! 82 poziom, bardzo ładnie. 100 tysięcy, jest już 2 miliony? Nie ma jeszcze 2 milionów, szkoda. Dobra, co my tutaj mamy? Car Collection, mamy nowe samochody. Czy mogę odebrać?
odebrać jakąś nagrodę? Coś tutaj jest. No nie, to już odbierałem. Dobra, nieważne. A to? A mogę zrobić, żeby odebrać wszystkie nagrody? Jeden przycisk nacisnąć? Tutaj muszę jeszcze trochę Volkswagenów, bo niektóre samochody wystarczy jeden kupić i już będziesz mógł odebrać nagrodę. No dobra, na razie nie ma. Zobaczmy, gdzie musimy teraz jechać. Ej, tutaj też powinien się zakładać dach, ale tu chyba ręcznie się zakłada, no nie? No, teraz dużo trzeba będzie mieć samochodów, żeby robić te playlisty festiwalowe, bo jest ograniczenie i do marki, i do klasy, i do jeszcze poziomu samochodu. Także trochę trudniej, no nie? Z czym ja się tam ścigam? Co to jest? Na prostej, no, zrobił mnie, ale na zakrętach powinienem być lepszy. Dobra, jest na pewno urósł. Ależ ten urósł brzmi i zagłusza moją Mazdę. No, nie ma żadnego Bobra BMW niestety. Nie dodali tych nowych samochodów, nie ma M8-ki. Żadnego Bobra nie ma. Jest bardzo mało nowych takich nowoczesnych samochodów z 2020 roku i wyżej. Mało. Kurczę, mam mało czasu na 3 gwiazdki. Nie wiem, czy się wyrobię. 3 sekund niecałe, 25. Próbujemy. 40, dobra, udało się. Dobra, 3 gwiazdki są. Jest jakiś stary Mercedes, on się nazywa AMG Hammer. Coś takiego. Dziwna nazwa, nie? Jak dla samochodu. W sumie Hammer istnieje jako marka, no ale nieważne. Próbowałem go zrobić jak pod przyczepność, ale nie chciałem instalować tego paskudnego spoilera z tyłu. Psuje całą bryłę samochodu niestety. Mam tylko docisk taki naprzód i jak mam mocniejszy docisk naprzód, to z kolei dupę wywala na gdzieś tam zewnątrz. Patrzcie, jak tutaj mamy, jak tutaj daleko widać. Tam widać gdzieś daleko widać miasto. Raz sobie to przybliżymy. Tam gdzieś daleko, to jest jedna tylko bryła taka, nie? Zobaczcie, jak w GTA San Andreas to wygląda. Jak przybliżymy, to wygląda źle, ale z daleka wygląda dobrze, no nie? Zobacz, z daleka wygląda w miarę, no teraz już wiemy, że to nie jest. Nie wygląda to dobrze, ale jak patrzymy, o tak z daleka, to jest okej, no nie? A tutaj? Stadion też. GTA Vice City tutaj. No nie, tekstura z GTA Vice City. No wiecie, to jest wszystko optymalizacja. To jak my sobie tutaj tak widok przybliżamy, to oni muszą to jakoś optymalizować. Na przykład ten wulkan jest pokryty lasem, tak? Tutaj są gdzieś drzewa, no my tego nie widzimy, tylko widzimy taką teksturę zieleni trochę, no nie? Więc tak, no, miasto wygląda nieźle, trzeba przyznać. Ale balony? W miarę dobrze wyglądają, no nie? Balony w miarę dobrze. Także tak, no to jest wszystko kwestia optymalizacji. Jakby, wiecie, w wysokiej jakości cały ten teren miał się doczytywać, ja nie miałbym tu 60 FPS-ów, tylko pół FPS-a na sekundę. Albo na godziny. Tak to jest, na tym polega optymalizacja. No, mapa jest ogromna, to prawda, jest duża. Ciekawe, jakie są wasze nastroje przed test drive'em nowym. Solar Crown. Nie wiadomo, czego się spodziewać po tej grze, no nie? Bo to robią zupełnie inni ludzie, niż robili poprzednie test drive'y chyba. No i kurczę, jednak pobić taką jakość, jaka jest w Forzie Horizon 5, będzie mega ciężko, co? Dobra, sesto elemento. Moi drodzy, tylna skrętna oś w tym samochodzie. Dobra, lecimy. Beat Katia. Dobra, minuta 40 do celu musimy dojechać. Ole, ty rzuca nim. Ona ma chyba intensa emocjone, nie? O ty kurczę, jak to dziwnie skręca. Strasznie. Bardzo tak raptownie skręca ten samochód. A potem wchodzi w poślizg. Ojej, strasznie. O Boże, jeszcze raz. Nie pokonam, ty. O kurde, ale ciężko, jeszcze raz. O, to tutaj nie jest łatwo. Bardzo dziwnie się tym Sesto jeździ, jakoś dziwnie stunigowane jest, albo jest stokowe, nie mam pojęcia. Ale tak rzuca nim okropnie. Nie ma wyprzedzania, nie ma! Dobra, udało się. Ej, nie było łatwo. Damn! Zrobiliśmy sobie to i została nam jeszcze ostatnia rzecz do zrobienia chyba. W Forza Horizon 4, jak się ukończyło te wyścigi uliczne, te fabularne rzeczy, to dostawało się jakąś fajną furkę. Pamiętam, BMW GTR-a chyba się dostawało, no nie? O, patrzcie, tutaj mamy... Ty, ale to nie jest to. To jest coś innego. Jeszcze tam miałem chyba ostatnie story do zrobienia. Muszę zrobić to chyba w mieście, tak
mi się wydaje, no bo to też jest od ulicznych rzeczy. Mamy tylko trzy jakieś tam wyścigi do zrobienia, zróbmy to i tyle. To miasto mega mi się podoba, ma fajny klimat. Tak, te budynki takie kolorowe, no nie? Ładnie to wygląda. Tak ludzie mówią, że o, powinno być Tokio, wiesz. Ale Tokio, co jest w Tokio? W Tokio są korki, no to jest ogromne miasto, tak? Co jest ciekawego w jeździe w mieście, jak stoisz w korku, no? Także fajny jest ten teren tutaj w Meksyku. Dobra, zobaczmy. Autostrady, kaniony, jakieś tam, wiesz, tutaj wszystko to ma. Tokio, tam w okolicach Tokio może jakieś góry by były ciekawe do jazdy, no nie? No pewnie w Fordzie i tak inaczej by to zrobili. Przecież na przykład w Forza Horizon 3 to miałeś mieszankę Francji i Włoch. Nie były tam jakieś realne miejsca z prawdziwości, tylko jakaś tam interpretacja tych. Niektóre może budynki się zgadzały i właściwie tyle. A to jest chyba, tutaj mamy chyba tak trochę miasto pozwiedzać. Ale ładnie to nocą wygląda, kurde. Ciekawe jakie ludzie będą foty tutaj robić. Co to za zawij jest tutaj? Może będę mógł na skrót pojechać? Czekaj. O nie, bo tu zamurowane. Nie, dobra, to jest murek. Pojadę na skróty. Wiecie co, wy się pytacie, czy lepiej wersję Steamową, czy tą na Microsoftie kupić? No, jak dla mnie lepsza jest ta na Microsoftie, ona jest trochę droższa chyba, z tego co mówiliście tutaj na czacie. Dwie gwiazdki! Dałem ciała. O nie, niedobrze, będzie trzeba to powtórzyć. Moim zdaniem lepiej kupić na Microsoft Store, bo macie jednocześnie grę i na Xboxa, i na peceta. Jak macie Xboxa, no to od razu kupujecie sobie, wiesz, dwie wersje gry, no nie? Ty, ale patrz, ja bym chciał to, kurde, powtórzyć. O 40 zł drożej. No to trochę jednak jest, no nie? Sekundy brakowało, cholera, ale dałem. Tutaj mamy experience, zgarniemy sobie to. Jak ja mam tym wjechać tutaj? Może tyłem? Konały samochód, no. Jest, udało się. Dobra, pojedziemy na skróty. Auto offroadowe, gościu. Zresetowało. Przecież wylądowałbym na te koła. Dobra, wyjeżdżamy z miasta. I zobaczmy teraz, musimy sobie to powtórzyć. Nie wiem, czy tu się da musimy checkpointy tu zaliczać. I kończy się ta nasza jazda gdzieś w tym miejscu, no nie? Ale trzeba przejechać przez te checkpointy, kurde. To nie da się tu skrócić, tylko trzeba dobrze jechać po prostu. Supra nieulepszona tutaj. No to jest dosyć ciężkie, powiem. Dawaj, Supra. 5 sekund. O, dwie. Dawaj, kuźwa. O, chyba się udało. Ej, na styk. Tam było chyba 200 milisekund. Nie. You really are fast, my friend. Ej, ledwo co. Ej, trudne to było dosyć. Tutaj na pewno trzeba jakieś skróty znaleźć. Jest. Ale ile czasu? Ja pierniczę. Nieco ponad 200 milisekund, bo było do... trzeba było osiągnąć czas 2.25 poniżej, no nie? Kurde, ledwo co. Ale już zrobiliśmy sobie tą scenę street racingu, przynajmniej tą początkową. I co ja za to dostałem? Coś chyba odblokowałem, no nie? Wszystko zrobiłem na 3 gwiazdki. No i odblokowały mi się różne wyścigi. O kurde, wszystkie wyścigi trzeba pojechać, żeby to ukończyć. Pierniczę, ile do roboty jest, strasznie dużo. Ja sobie to zestawię, jak już kierownica chyba będzie dobrze działać. Wtedy sobie pojeżdżę trochę te wyścigi. A zobaczę jeszcze. Fajnie, zrobiliśmy sobie to. No powiem wam, takie sobie. Nic specjalnego. Myślałem, że będzie ciekawiej. To jeśli chodzi o ten tryb street race. To story, no nie? Patrzcie, mamy nowy samochód. Kurde, ile tych wraków. Musimy się za to wziąć w końcu. Strasznie dużo.